Cześć, mam na imię Piotr, jestem fizjoterapeutą. W centrum szkoleniowym Neuroprojekt prowadzę szkolenie z masażu tkanek głębokich. Dzisiejszego dnia rozpoczynamy serię Anatomia w praktyce. Dzięki tej serii nauczysz się, w jak łatwy sposób jesteś w stanie anatomiczne struktury spalpować. Dzięki temu będziesz miał możliwości w łatwy sposób opracować dane struktury, które będą problematyczne u Twojego pacjenta. Dzisiaj opracujemy sobie odcinek podudzia. Podudzie jest to obszar pomiędzy stawem kolanowym a stawem skokowym. W skład kości, które wchodzą do podudzia, będzie to kość piszczelowa oraz strzałka. Kość piszczelowa ma istotny punkt topograficzny, jest to guzowatość piszczeli oraz dystalnie kostka przyśrodkowa. Strzałka natomiast ma łatwo wyczuwalną głowę strzałki oraz dystalną jej część, kostkę boczną. Jeśli mielibyśmy sobie podzielić podudzie na struktury mięśniowe, wyróżnimy przednią stronę, stronę boczną oraz tylną. Ta tylna będzie wyróżniała dwie warstwy. Warstwę powierzchowną oraz warstwę głęboką. Jeśli chcemy zaaktywować obszar przedniej strony, wystarczy, że poprosimy pacjenta o grzbietowe zgięcie stawu skokowego, czyli wyprost. Zauważymy istotne wybrzuszenie mięśniowe w obrębie przodu podudzia. Idąc po twardej kości piszczelowej schodzimy na miękką strukturę, którą czujemy, że jest zaaktywowana. Jest to mięsień piszczelowy przedni. Idąc sobie dalej, jesteśmy w stanie wyczuć mięsień prostownik długi palca. W 1/3 dystalnej znajduje się mięsień prostownik długi palucha. Jaka jest istotna tutaj praca z danym obszarem i na co może wpływać? Jeżeli mamy pacjenta, który uległ supinacyjnemu skręceniu dla stawu skokowego, wiemy, że to ustawienie będzie skracało mięsień piszczelowy przedni, to możemy szukać sobie palpacyjnych napięć w danym obszarze. Wtedy będziemy mieli jasność, że opracowanie danego obszaru pozwoli zaaktywować nam do lepszej pracy i lepszej stabilizacji obszar. Co możemy jeszcze tutaj istotnego wyróżnić? Jeżeli pacjent zrobi sobie zgięcie grzbietowe i pójdziemy sobie po twardym, aż wejdziemy w taką rynienkę, jest to przegroda pomiędzy mięśniem prostownikiem długim palców a strzałkowym długim, w którym znajduje się nerw powierzchowny. Ten nerw natomiast będzie unerwiał boczną stronę odcinka tutaj podudzia. Mięsień piszczelowy przedni jest dla nas bardzo istotny. Jego skrócenie będzie powodowało zgięcie grzbietowe, czyli wyprost oraz supinację. Mięsień ten bardzo często ulega zmianom napięciowym w obrębie urazu dla samej stopy i stawu skokowego. Mięsień ten będzie wchodził w skład taśmy przedniej powierzchownej, w której także będą wchodziły struktury powyżej. Więc jakiekolwiek zmiany napięciowe w obszarze stopy i mięśnia piszczelowego przedniego mogą doprowadzać do zmian napięciowych wyżej, powodując też inne dolegliwości w obrębie bioder, w obrębie stawu kolanowego czy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Mięsień ten jest dla nas bardzo istotny, ponieważ na nim będzie spoczywała główna część pracy, podczas której będziemy na przykład wychylali nasze ciało w przód, więc jego napięcie tutaj będzie wyczuwalne. Więc jeżeli chcemy popracować sobie z danym obszarem, wiemy jak go spalpować, wiemy jakie mamy możliwości terapeutyczne do tego, żeby dany obszar tutaj skutecznie sobie opracować. Boczna warstwa, którą chcemy sobie teraz wypalpować, będzie to warstwa, w skład której będą wchodziły trzy mięśnie. Mięsień strzałkowy długi, mięsień strzałkowy krótki oraz mięsień strzałkowy trzeci. Te wszystkie struktury niewielkie będą miały wpływ na ruchy zgięcia i wyprostu w obrębie stawu, ale będą dosyć istotne dla ustawienia tutaj pronacyjnego dla naszego tutaj ułożenia. Często jest tak, że pacjenci cierpią na deficyt danego obszaru pracy do ruchu pronacyjnego, więc obszar pracy bocznej jest tutaj dla nas istotny do opracowania. Od bocznej strony guzowatości piszczeli przez głowę strzałki będzie przechodził mięsień strzałkowy długi. Mięsień strzałkowy długi będzie dla nas istotny w palpacji. Jak go znaleźć? Wystarczy, że zaktywujemy sobie prostowniki, schodzimy sobie z twardej struktury i mamy miękki obszar. Jest to mięsień strzałkowy długi. Poniżej będzie sobie wędrował mięsień strzałkowy krótki. Ich praca będzie warunkowała ustawienie samej stopy podczas samego chodu, ale oprócz tego będzie wpływała na stabilizację stawu skokowego. Dlatego obszar bocznej strony również musi być mocno uwzględniony w pracy manualnej terapeutów. Pomiędzy kością strzałki a kością piszczelową występuje błona międzykostna. Jest dla nas to istotny obszar.
do opracowania, a właściwie istotny też obszar dla samej wiedzy. Jeżeli mamy sytuację, że u pacjenta występuje uraz skrętny w obrębie stawu skokowego, dochodzi do zmian naprężeniowych w obrębie tej błony. W przebiegu tej błony będą istotne naczynia. Będzie tętnica piszczelowa głęboka przednia i będzie nerw strzałkowy głęboki. Jak sobie możemy pracować z takim obszarem? Poprzez mobilizację. Mobilizację stawu skokowego dolnego oraz mobilizację głowy strzałki. Żeby wykonać taką mobilizację i wpłynąć pozytywnie na rozprężenia w obrębie tej tkanki, wystarczy, że się wkleimy, zatopimy i wykonamy trochę ruchów. Ta praktyczna wiedza będzie dla Was dosyć istotna w opracowaniu danego obszaru, ale też pozytywnego wpływu, jaki możemy osiągnąć w przypadku pacjenta, który skarży się na dolegliwości w obrębie stawu skokowego. W skład tylnej strony podudzia będziemy mieli szansę zaobserwować dwie warstwy. Warstwę powierzchowną, w skład której będzie wchodził mięsień płaszczkowaty leżący poniżej i mięsień brzuchaty, jej głowa przyśrodkowa i jego głowa boczna. Zaczniemy sobie od obserwacji, jak możemy zaaktywować dany mięsień. Wiemy, że zgięcie będzie wykonywał w stawie skokowym mięsień płaszczkowaty. Chciałbym, żebyś utrzymała nogę w tej pozycji. Możemy sobie iść po przyśrodkowej stronie od podudzia i wejdziemy sobie na grzbietową część kości piszczelowej. Wklejamy się za mięsień, właściwie wklejamy się za kość bezpośrednio piszczelową i znajdujemy się na mięśniu płaszczkowatym. Jest on dobrze wyczuwalny. Jest to twarda struktura, którą możemy wyczuć śmiało pod naszymi palcami. Jeśli chodzi o mięsień brzuchaty, możemy sobie poprosić pacjenta, by oporował nam na rękę. I jesteśmy sobie w stanie pójść po tym mięśniu, aż wpadniemy w bruzdę. Więc po stronie przyśrodkowej będziemy wyczuwali mięsień brzuchaty, jego głowę przyśrodkową. Po stronie bocznej głowę boczną. Te dwa mięśnie mają istotny wspólny przyczep końcowy, który będzie przyczepiał się aż do guzowatości na kości piętowej. Jest to ścięgno Achillesa. Ścięgno Achillesa będzie szło sobie od wspólnego przyczepu w 1/3 umownie, w 1/3 dystalnej podudzia. Często jest tak, że cechy osobnicze u pacjentów są takie, że mają krótki mięsień, krótki brzusiec i ten Achilles idzie wysoko. Czasami jest on ustawiony niżej, ale bierzemy pod uwagę 1/3 dystalną. I teraz wiemy, że strukturą, którą możemy sobie wypalpować tutaj, do 1/3 wysokości bezpośrednio będzie sam Achilles. Jeżeli chcemy sobie wykorzystać taką małą jeszcze tutaj pracę palpacyjną i małą wskazówkę, idąc bezpośrednio po Achillesie, jesteśmy w stanie wpaść poprzez głębszą palpację w dołek. Ten dołek to jest bruzda pomiędzy głową przyśrodkową a głową boczną. W tej bruździe, jeżeli się wkleimy, będziemy mieli szansę dostać się do właściwie lusterka mięśnia tutaj płaszczkowatego, więc będziemy mogli wkleić się mocniej i też opracować obszar mięśnia płaszczkowatego. W skład tylnej warstwy będzie wchodził mięsień podkolanowy, który będzie biegł sobie bezpośrednio od kłykcia bocznego przez torebkę stawową do przyśrodkowej strony po stronie kości piszczelowej. Będzie wchodził mięsień podkolanowy, który będzie zaczynał się w połowie wysokości stawu i będzie sobie biegł bezpośrednio do guza na kości piętowej. Oprócz tych struktur będziemy też wyróżniali zginacz długi palucha, mięsień piszczelowy tylny oraz zginacz długi palców. Jak dojść i znaleźć sobie taki mięsień? Ja wykorzystuję bardzo często uniwersalny wałek, który mamy w gabinecie, czyli własną nogę. Ustawiając nogę w ten sposób, wklejając się po grzbietowej stronie za kość piszczelową nad kostką boczną, będziemy mieli możliwość palpowania. W tym obszarze będziemy sobie chcieli wpłynąć na pracę mięśnia piszczelowego tylnego oraz zginacza długiego palucha. I teraz odkształcając pracę w danym obszarze, wpłyniemy pozytywnie na pracę naczyń w obrębie podudzia, które są głębiej położone. Będzie to tętnica piszczelowa głęboka i nerw piszczelowy. Jeżeli mamy sytuację taką, że pacjenci cierpią na zimną stopę, mają objawy kliniczne, że czują, że ta stopa jest chłodniejsza, wiemy doskonale, że praca w danym obszarze będzie mogła nam pozwolić odpowiednio opracować obszar i usprawnić tutaj pacjenta, eliminując jego dolegliwości. Dzięki Wam serdeczne za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że ta przypominajka w pracy z podudziem Wam się podobała. Kolejne części będą uzupełniane o wnioskowanie kliniczne razem z badaniem, które będzie prowadzone przez Krzysztofa Kwiecińskiego. Do zobaczenia.